Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Ze mną Andrzej Pawluczuk z browaru Hopito. Wywiad wyszedł dosyć spontanicznie, dlatego że Andrzej stwierdził, że przywiezie mi piwa do degustacji. A ja mówię, no wiesz, fajnie by było pokazać, kto za tym stoi, tak? Dokładnie. No i dlatego pomyślałem, że nawet fajniej będzie, jeżeli zdegustujemy te piwa podczas jakiejś tam rozmowy. Zaczynałeś jako piwowar domowy? Klasycznie? Piwowar domowy, wiesz co, swoją przygodę w ogóle zacząłem na studiach. Technologia żywności. Czyli jesteś wykształcony, tak, z wykształcenia tak, jesteś piwowarem. Dokładnie. I po studiach praca w Birchale 4 lata, wcześniej oczywiście ważenie jakieś tam domowe. No i potem przygoda na Cyprze, staż na Cyprze w Afrodite Rock Brewing pod Paphos. Czyli też browar restauracyjny. Tak, browar restauracyjny, który waży na tą okolicę Paphos. A to nie jest taki restauracyjny w sensie, że tylko u siebie sprzedaje? On sprzedaje u siebie, sprzedaje w kegi, poza, tak? W kegi, butelki praktycznie na całą wyspę. Jeszcze na raz powiedz nazwę, Afrodite? Afrodite. Jak Afrodite. Jak Afrodite. Jak Afrodita, dokładnie. Afrodite Rock Brewing. On sprzedaje na tą część grecką, bo coś podzielił na tą część grecką i turecką. I oni są... Bo to w ogóle może być taki dobry też hint, bo wielu Polaków jeździ na Cypr. Na Cypr wypoczywać. Dokładnie. Szczególnie że w browarze Afrodite Rock Brewing 90% klientali to są Anglicy. Bo Anglicy. Założyciel, że Rosjanie. Rosjan jest też sporo. Polaków wbrew pozorom jest też przyjeżdża, odpoczywa masa. Wygląda to tak, że założycielami tego browaru są Anglicy, rodzina, która jakiś czas temu przyjechała na Cypr, założyli browar i ważą różne piwka, pasja, rodzinny biznes. Więc tak moja przygoda się zaczęła z tym piwowarstwem. No, wróciliśmy do Polski i stwierdziłem, że te wszystkie doświadczenia, które nabyłem, to przeniosę na Hopito i rzemiosło otworzy. Zaraz wrócimy jeszcze do tego Cypru, bo to jest ciekawe dla mnie, ale żeby tak nie o suchym pysku, to tak. Od czego zaczynamy? Mam tutaj Custom IPA, czego Double muszę... Dry Hop Session IPA i Citra Sunrise Citrus Wheat. Oba są właściwie o tym samym ekstrakcie. Teoretycznie mniej alkoholu ma Citra Sunrise. Nie wiem, ale chyba pierwsze chronologicznie jest to, tak? Tak, te powstało jako pierwsze, jako tak? Pierwsze, więc możemy od tego zacząć jak najbardziej. Custom IPA. Custom IPA, w ogóle o tym piwie może troszeczkę opowiem. To jest piwo, etykieta w szczególności jest we współpracy z moimi przyjaciółmi ze Sneakers Boys. To są ludzie, którzy tworzą customy na butach. Takie w cudzysłowie tatuaże na butach, tak? Taki tuning butów, tak? Tak, tuning butów, dokładnie. I to z kooperacji, w kooperacji z nimi dla nich. Znaczy rozumiem, że tylko sportowych butów, tak? Czy tam glany Różne mają buty, nie zamykają się chłopaki. Myślę, że jak ktoś przyjdzie w innych butach niż sportowych, to też chętnie przyjmą i obsłużą. No mamy tutaj napisane, że lekka IPA o smaku i aromacie owoców tropikalnych, mielona podwójnie, potężną dawką nowolowych chmieli na zimno. Inspiracją tego piwa były ekipa Sneaker Boys, która jak my tworzy bez kompromisów. No nie napisałeś jakie to chmiele, więc możesz powiedzieć. Mozaiki Citra. No, czyli takie topowe. Słówko, gdzie ważysz? Ważę w Birlabie, pod Piasecznem. W sumie najbliżej mam do browaru, więc no, bardzo fajnie mi się współpracuje z chłopakami. No, rzeczywiście chmielowy aromat. Soczysty, cytrusowy. Rozumiem, że idea była taka, żeby to było piwo takie lekkie, też dla cywili, nie? Bo jeżeli ty robiłeś to dla tych Sneakers Boys, to znaczy nie dla takich hopheadów. To znaczy ja się nie zamykam na konkretną grupę, po prostu piwo jest, wychodzi z założenia, że piwo jest dla wszystkich. Ma się bronić. Ma się bronić, dokładnie, smakiem, aromatem chmieli, więc jakby... Każdy, kto lubi dobre piwo i kto szuka różnych smaków, na pewno się odnajdzie i ze smakiem wypije.
No rzeczywiście, jest takie leciutkie. Leciutkie, no. Znaczy idea taka była, nie? Żeby to było piwo, które można wypić 2-3 i nie poczuć się nawet w na tej prapremierze Sneaker Boysów staliśmy, rozmawialiśmy z ludźmi, jak opinii i tak dalej. I gdzieś tam z rozmowy ktoś mówi, no ja wypiłem 7, a ktoś ja 8. Także pijalny na lato jak najbardziej. No dobra, no to wróćmy do tego Cypru, tak. Ale to co, nie fajniej ważyć w takim Cyprze? Na takim, no, rajska praca się wydaje. Tak, bardzo fajnie, tylko że temperatury są niefajne, no bo tak naprawdę ktoś, kto przyjeżdża odpocząć, no to siedzi, wiadomo, na plaży, drinki, jakieś tam zimne napoje, piwko i jakby jak jest za gorąco, to klimatyzacja, tak? A piwowar jednak na warzelni, zniża temperatura, szczególnie jak na zewnątrz jest 40 stopni i to we wrześniu. A w środku 50. A w środku albo i więcej, więc to są warunki dosyć skrajne, tak? Szczególnie, że... okolica, ludzie, jakby wszystko super, tak? Tylko wiesz, tak jak się jedzie, jest się samemu ale tam chyba też nie ma co robić za bardzo poza sezonem, nie? No poza sezonem jest spokojnie. Troszeczkę mniej ludzi, można odpocząć po tym całym zamieszaniu sezonowym. No ale tęskniłem mocno za przyjaciółmi, rodziną, za Polską, więc raczej na długo. Ile lat tam pracowałeś? Wiesz co, ja tam pracowałem kilka miesięcy, bo to był staż, gdzie pojechałem spróbować, wiesz, zobaczyć inną rzeczywistość, tak, troszeczkę. Nie, no było fajnie. Tam w ogóle jakiś craft poza tym browarem istnieje? Trochę jest craftu, szczególnie, że w ogóle jest jeden multitap, który, się zdziwiłem, miał Miłosława. dosyć... Myślałem, że powiesz Pinter czy coś takiego? Nie, właśnie zdziwiłem Miłosław, nie patrzę Miłosław, mówię, no nieźle. No dobra, wróciłeś do Polski i stwierdziłeś, otwieram browar, tak? Tak. To jest docelowo, chciałbyś otworzyć swój, czy kontrakt na razie cię zadowala? Na razie na początku wystartowałem z kontraktem, czas pokaże, jak będzie, nie zamykam się. Na razie wypuszczam nowe piwa, chcę sobie rozbudować to portfolio tak, żeby dla każdego coś się znalazło. Ciężko mi tak wybiegać w przyszłość, tak? Myślę, że... Ale to co, czymś się jeszcze zajmujesz oprócz tego, czy ty teraz wszystkie siły na Hopito, tak? Wszystkie siły na Hopito, wszystkie siły na browar, więc... Zobaczymy. Czyli można powiedzieć taka nietypowa droga, bo bardzo wielu kontraktowców zaczyna od tego, że mają swoją jeszcze pracę na etat, a tutaj zaczynają jakiś tam projekt, no i jak się rozwije, no to sukcesywnie tam coraz więcej czasu, aż w końcu się zwalniają z tej roboty. Ja wychodzę z założenia, że tutaj jak nie będę doglądał tego piwa w 100%, tak się nie poświęcę temu na zasadzie, no dobra, przesyłam recepturę, chłopaki uważcie, jakby spotykamy się za miesiąc i przybijam pionę, to tutaj muszę być jednak cały czas, kontrolować każdy etap, żeby te piwo wyszło naprawdę tak, jak bym sam chciał się napić, tak? Bo potem też konsumenci stwierdzą, no dobra, słuchaj, no ale te piwo to takie, bo tam coś się nie ten, nie? Właśnie chcę dopilnować tego, żeby te piwa jednak ludziom smakowały i też czuć się sam w porządku z tym, że pilnuję tego, że po prostu jestem na miejscu, że... Czyli na każde ważenie, tak, że dokładnie. Wiadomo, że oczywiście chłopaki tam obsługują sprzęt, bo tak to jest z browarem kontraktowym, że jeżeli wchodzisz do jakiegoś browaru, no to wiadomo, że piwowar ci nie powie, ty no dobra, to nastawię temperaturę i działaj, nie? Wiadomo, że on na tym kontroluje to, ale jak najbardziej sam aktywny, wymieniamy się doświadczeniami, więc współpraca jest okej. Okay. Mhm. Jakieś problemy cię przy tym piwie napotkały? Coś byś chciał w nim poprawić? Wiesz co, na ten moment uważam, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Kegi się rozeszły szybko, mało kegów polałem, dlatego myślę, że przy kolejnej warce będę starał się już z kegi mocniej pójść. Czyli custom IPA to zostaje, tak? To nie tak, że raz zrobiłeś dla tych... Nie, myślę, że zostaje. Tak? Zadowolony jestem z tego. No, myślę, że takie codzienne piwo, bez może jakichś tam uniesień. Ale ma to być po prostu codzienne, sesyjne piwo, tak? Tak, bardzo pijalne, dokładnie. O to mi chodziło, żeby to też nie iść jakiś tam baling, powiedzmy, nie wiem, 15-16, tylko zrobić 12, która będzie bardzo pijalna, bo takie też było założenie. Wszedłem w taki sezon gorący, tak? Więc
No tak, to tak to wyszło. Dobra, spróbujmy drugi. Mhm. Drugie to jest Citra Sunrise i to jest American Wheat. Nie, Citrus Wheat. Czyli American Wheat z zestem, dokładnie. Mhm. Tutaj mamy zest cytryn, limonek, pomarańczy. Okej, okay. Chmielony na zimno amerykańskim chmielem Citra. Mhm. Dokładnie. Też 12. Drożdże, nie pytałem przy poprzednim, pewnie USy czy jakieś inne? Drożdże, Lalemandy. A, Lalemandy, okej. Okay. To takie New England, tak? Mhm. Okej. Okay. Tu mamy Citra Sunrise. No, inny aromat. Bardziej cytrusowy, ale też dużo białych owoców. Taki winogronowy. A tutaj mozaika nie było. Nie, tutaj już Cita. No, tak bym powiedział. Ten ześcig zrobił robotę, bo te piwo, jeszcze jak próbowałem, jak było w zbiorniku, to tak, takie było cytrusowe, że po prostu... No jest takie rzeźkie bardzo. Wychodziłem z kuflem na browar i od razu czuć były te cytrusy. No też takie łatwe, goryczka ani tu nieprzesadzona. To w ogóle masz takie podejście do tego, czy po prostu stwierdziłeś, że chcesz takie piwa zrobić, a też jakby troszkę hopheadem jesteś, czy w ogóle nie? Jestem jak najbardziej, ale zrobiłem takie piwa, żeby były bardzo pijalne. Zależało mi tam, żeby te piwa były bardzo pijalne. Nie chciałem zrobić piwa, które by... jakby było trudne. W przypadku Double Dry Hop... mocno chmielone, tak. Sporo tego chmielu poszło, ale w szczególności na aromat, bo takie było założenie. Kolejne piwa na pewno przy rozbudowywaniu tego portfolio na pewno się pojawią piwa mocno goryczkowe, mocno chmielone. Nie zamykam się, tak jak mówię, nie zamykam się, różne style, różne smaki. Co następnego planujesz? Wiesz co? Leżakuję już mango. Ponowienie tych warek? Na pewno ponowienie, jestem zadowolony z tych piw. Mango leżakuje. Czyli piwo z mango. Tak, IPA. Mhm. I to będzie fajne piwko malinowe, jeżynowy sale. Z tego myślę, że coś fajnego nam wyjdzie. No i planuję jeszcze niskoalkoholowe zrobić piwo, ale to już może zachowam dla siebie. Na razie jeszcze mgliste plany, tak? Tak, tak. Znaczy, wiesz co, myślę, że niebawem się pojawi, ale na razie na pewno mango, na pewno summer. Mhm. Hopito to coś znaczy? Hopito? Choć pij to. Okej. Wiesz co... Tak, wpadło mi do głowy hop, wiadomo, chmiel, tak? Hopito, łatwa, przyjemna nazwa, no jeszcze szycha chmielu z językiem. Okej. Czyli następne piwo z mango, te będziesz powtarzał. Widzę, że tutaj jest firma zarejestrowana w Ostrołęce, ale co jest jakim twoim docelowym rynkiem? Cała Polska? Cała Polska. Myślę, że cała Polska... Sporo teraz poszło piwa na Warszawę, tak, ale nie zamykam się jakby północ, południe. Myślę, że chcę dotrzeć po prostu do jak największej grupy odbiorców z tym piwem, więc cała Polska. Mhm. No i co? Nie żałujesz tam tego Cypru? Cypru? Wiesz co, z pogody trochę, tak? Bo wiesz... Znaczy no, akurat czerwiec był w Polsce fenomenalny, czerwiec, nie? Ale już jeszcze w sumie maj. Końcówka ta czerwca to już trochę lipa. Dokładnie, ale no pogoda, wiesz, bardzo mamy fajne relacje z Billem i Jean. Czyli możesz po sezonie wpadać. Po sezonie mogę wpadać na piwo, sprawdzić czy poprawili się, czy obniżyli loty, tak? Wiesz co, no... Jak najbardziej tam cały czas mam drzwi otwarte, oni mnie zapraszają, jakby... Może jakaś kooperacja z czasem, nie wiem jak to mogłoby wyglądać logistycznie, ale myślę, że okej, okay, no jakby Cypr też idzie w kierunku dobrego piwa, sporo jest Anglików, Anglicy lubią pić piwo, tam przyjeżdżają Anglicy w każdym wieku i to jest fenomenalne, że siedzą w może nie stricte takich multitapach jak mamy w Polsce, tak, tylko siedzą w barach po prostu stoliki
stoliki są, wiesz, 30-40 osób siedzi sobie przy każdym barze i każdy z piwem, tak? Gdzie jakby tam mentalność. Ale i co, wybierają to lokalne piwo, czy tam wybierają Guinnessa, czy tam co oni tam? Różnie, co tam lokalne też. No, Bill z tego co tam widziałem, z tego co on mówi, no to jakby Anglicy sami do niego już wiedzą konkretnie, proszę TripAdvisor, że tam musi być dobre piwo, tam jedziemy, tam wizyta. W ogóle otoczka tego browaru jest piękna, bo to jest teren górzysty, też widać morze, więc to jest takie, wiesz, wychodzisz z ważenia z piwem, tak, patrzysz, a tam wiesz, góry, morze i wiesz, aż chce się żyć, tak, aż, wiesz, ja to pomyśleć, tego mi najbardziej szkoda, że wiesz, że taka ta otoczka jest, nie, ale no cóż, no wróciłem do Polski, w Polsce jest moje miejsce, tutaj mam rodzinę, tutaj mam przyjaciół i jakby no i tak też miejmy nadzieję, że możliwości rozwoju. No, mam nadzieję. Jednak Polska rynek dużo większy niż Cypr. Zdecydowanie. Czy Grecja. Czy jakoś z Grecją miałeś coś do czynienia, czy nie? Nie. Znaczy, to jest część grecka. To jest jakby część. No ja rozumiem, że to jest część grecka, no ale jakby to jest osobny kraj, nie? Osobne to Unii, oni się, ale... tak, oni się tam mają swoje, wiesz, tam zgrzyty, jak rozmawiasz. Niektórzy w ogóle dziś słyszałem, że Cypr to w ogóle Azja jest. Wiesz, Cypr to Azja? No chyba, że ta strona turecka, ale no powiem ci, że jak rozmawiasz z Cypryjczykiem i pytasz o tą stronę turecką, no to kosa. Kosa. No dobra. Czyli tak, Hopito, Citrus... Citrus Sweet, Citra Sunrise. Citra Sunrise, mm-hmm. Sunrise, właśnie nie mogłem przeżyć do góry nogami. Citra Sunrise, bardzo fajne, rześkie, takie orzeźwiające, cytrusowe, ale na szczęście, bo bardzo wielu piwach z zestem, ten zest jest wyczuwalny tak jakbyś, wiesz, zrobił taką nalewkę z tych skórek, nie? Mhm. A tutaj jest, jakbyś mi nie powiedział, że jest zestem, to ja bym nie zgadł, że jest zestem i to jest dobrze, bo to znaczy, że jest dobrze zbalansowane, że on tylko podkręca troszkę, a nie dominuje, nie przygniata tą skórką, nie? Pomyślałem trochę tych zrózu, bo są cytryny, limonki i pomarańcze. No Custom IPA, też przez goryczkę można powiedzieć, że to taki właściwie Session New England, nie? Bo niska goryczka, jakiś trochę pełniejszy, tu są też płatki pszenne, płatki owsiane. No spoko. Myślę, że to jest piwo, które powinno właśnie trafiać do ludzi, którzy no, nie są hopheadami i może przyciągać ich na tą naszą stronę. No to co, życzę wszystkiego dobrego. Dzięki. Czekamy na następne piwa. Gdzie można kupić? No wszędzie. W multitapach, w sklepach. W multitapach chcę. Znaczy w multitapach to... Z kegami troszeczkę więcej tych kegów mieć, bo no nie ukrywam, trochę za mało zrobiłem, szybko się rozeszły. Kegów chcę mieć więcej. Butelka, no to będzie dostępna w całej Polsce. No, powoli nawiązuję tu współpracę z coraz większą rzeszą odbiorców, więc... Ale kanał specjalistyczny, czy w sieci też? Wiesz co, nie, na razie za mały browar na sieci, no chcę też tą jakość mieć cały czas, wiesz, w kontroli, bo wchodząc na sieci, no to jest już masówka trochę, tak? I już wtedy trzeba mieć ten trzeba proces, mieć duży browar, duże moce produkcyjne, trzeba dużo się kasy głowić, zamrozić, wiesz, trzymać piwo, bo napisze sieć, że potrzebuje, nie wiem, 30 palet, a się okazuje, że masz 20 i czy tam, wiesz, 15. No i to są takie problemy, dlatego na początku naprawdę na kanał specjalistyczny. Dokładnie. No i słusznie. No to co? Szukajcie piw Hopito w dobrych sklepach z piwem. Wasze zdrowie. Wasze zdrowie i powodzenia. Dzięki.